Cześć, witam w specjalnym odcinku, w którym nie rozmawiam wyjątkowo z Kasią, ale z gościem specjalnym, którym jest Wicher, Paweł Wicher, którego możecie znać z moich instagramowych zdjęć, moich opowieści albo książki, jeżeli ktoś czytał. Witaj Wichrze. Witam Kuba, witam słuchacze. Z okazji tego, że mieliśmy tutaj w Poznaniu dwa dni zimy, na Podlasiu było tej zimy no z tydzień, no chciałem oczywiście porozmawiać z tobą o morsowaniu. Uwielbiam ten temat, jest on mi bardzo daleki. Ja wolę nazywać to kąpanie się w jeziorze zimą. Oczywiście nie będziemy rozmawiać o morsowaniu, tylko o zimowych wycieczkach rowerowych. Gdyż, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie wiecie, jesteśmy fanami zimowych wycieczek rowerowych. Kasia też jeździ zimą rowerem raz z Polski do Stambułu i na tyle jej się to nie spodobało, że już nie jeździ. My natomiast staramy się, może nie co roku, ale co parę lat udaje nam się przejechać jakąś większą wycieczkę. Byliśmy nad Bajkałem, znaczy na Bajkale właściwie, o czym nad mówi też, książka. Nad też byliśmy, dookoła, prawda? Dookoła Bajkału. Pod ale, się nie zdarzyło. Tak, ale muszę potwierdzić, że nasze relacje zimowe i Kasi relacje zimowe są bardzo różne, w sensie... Tak. Bo pamiętam, jak Kasia opowiadała, to wielce się różniło od moich wspomnień z zimowych wyjazdów. No może podzielę się jeszcze ze słuchaczami tą opowieścią, a my opowiemy tak, o Bajkale, o Grenlandii, bo tam też się wybraliśmy. W ubiegłym roku byliśmy w Szwecji. Na ten rok też no wciąż jeszcze mamy szlachetne plany, ale chyba nam COVID nie pozwoli zrealizować. Zobaczymy, życie jeszcze jest długie. Dokładnie. Jest jeszcze sporo zamarzniętych akwenów wodnych, po których chcemy się przejechać. Cześć. Zabieramy cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Łączymy odpowiedzialne podróżowanie z przygodą, książkami, a czasem i reportażem. Ja nazywam się Kasia. A ja Kuba. Znajdziesz nas na Instagramie Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie możesz zobaczyć to, o czym mówimy. Subskrybuj ten podcast, by nie ominął cię żaden odcinek. W ten sposób podziękujesz nam za naszą pracę. Zaczynając od początku, jak to się mówi, Wichrze, po co? Po co? No trudne pytanie na sam początek. To jest... Dobrze, przepraszam. Nigdy sobie jak czegoś się pan takiego... nazywa? Jak się pan nazywa? Dobra, to jest słuchacze i słuchaczki, słuchaczki i słuchacze. Nazywam się Paweł Wicher. Nie wiem, myślę, że jest w tym... Nie, no dobra, wiem, nie lubię komarów. To jest pierwszy punkt chyba najważniejszy, że zimą nie ma komarów i to zawsze jest jakoś na plus. To, co ja sprzedaję zawsze słuchaczom na pokazach podróżniczych, to geneza naszej pierwszej wycieczki i właściwie wszystkich kolejnych i tutaj myślę, że się ze mną zgodzisz. To znaczy, zdarzyło nam się w 2009 roku pojechać do Aten przez całe południe Europy. Było oczywiście paskudnie gorąco, asfalt się topi pod nami, trzeba było wstawać o 6 rano, a to nas łączy, że nie lubimy rano wstawać. Jechać można było do południa. No nie tylko to. Tak. Można było jechać do południa, potem trzeba było robić siestę. Jechać potem po nocy. Nie podobało nam się to, więc uznaliśmy tak, że obcy ludzie dawali nam jogurty. I proponowali nam nocleg też. Wyglądaliśmy biednie, no i zdecydowaliśmy wtedy, że nie jest to nasz cel podróży, że powinno być dużo przyjemniej, więc zdecydowaliśmy się spróbować tym razem na północ Europy pojechać i pojechaliśmy sobie do Murmańska. I tam jakby w sierpniu, ile pamiętam, było coś koło 8 stopni już tam za kręgiem polarnym. I to było spoko. W teorii super. W praktyce niestety jechaliśmy przez słynną krainę jezior. A ja wiadomo, że jak są jeziora, to w jeziorze składają jajeczka komary. Później z tych jajeczek wygluwa się ich potomstwo i następnie to potomstwo żeruje na tobie. No i są niedźwiedzie, czego Kasia z kolei nie za bardzo lubi. Bardziej się bałem jednak komarów. To jednak ja też, tak. Było ich znacząco więcej, no i zresztą Kuba na pewno nie omieszkał zamieścić tego zdjęcia skutkiem pogryzienia przez owady, do tego jeszcze dość palące słońce spowodowało, że wyglądałem jak ufoludek, generalnie głowa mi strasznie spuchła. Rzeczywiście tego zdjęcia jeszcze nie upubliczniałem, super. Ale skoro przypomniałeś, to zapraszam na Instagram. Instagrama będzie w stories przez najbliższych parę dni. Nienawidzę, znaczy kocham cię, ale trochę nienawidzę. Chcąc wyeliminować oba te problemy, czyli owady, muszki i niedźwiedzie, wybraliśmy się w 2013 roku w marcu na zamarznięte jezioro Bajkał. No jak być może wiecie z dużo wcześniejszych odcinków podcastu, ja z Bajkałem mam długą i miłosną relację, ponieważ przez pół roku mieszkałem w Irkucku, czyli praktycznie nad Bajkałem, studiując stosunki międzynarodowe. Chciałem tam wrócić, chciałem objechać sobie Bajkał, aż objechać się nie da, bo nie ma dróg,
a chciałem to zrobić rowerem, bo lubię jeździć rowerem po prostu. Jedyną opcją tak naprawdę było pojechanie w zimie i tak to się zaczęło. Ale jak wymyśliłem ten plan, to potrzebowałem kompana i tym kompanem okazał się Wicher. A dlaczego Wicher jest dobrym kompanem rowerowym? Dlaczego wy też powinniście być dobrymi kompanami rowerowymi? Jakie cechy trzeba mieć? Wicher, jakie masz cechy? Absolutnie nie potrafiłem powiedzieć wtedy nie Kubie i zgodziłem się na... Brak asertywności, to jest tak, kluczowa to jest cecha, tak. Bardzo ważne, brak asertywności. Kuba jeszcze oczywiście omamił mnie wizją tego, bo nie chciałem tak się rzucać z motyką na słońce. I omamił mnie wizją, że w marcu przecież będzie już cieplej i będzie tylko minus 20 w nocy, także to jest... Czyli naiwność też. Tak? Naiwność, tak. Brak asertywności, naiwność, no i może trochę ciekawości i nie wiem, chęć zmiany pracy. Dodajmy, że Wicher to jest człowiek, który na pierwszą wycieczkę rowerową za miasto w życiu pojechał do Aten właśnie, 3000 tak, ja kilometrów. Nigdy wcześniej nie jeździłem na rowerze. No w sensie coś tam jeździłem jakoś do szkoły, ze szkoły, to, no nie wiem, 4 kilometry może... Nie, no raz 6 zrobiłem kilometrów. To okrężną drogą jechałem trochę ze szkoły. To jest ale... moment, kiedy możesz pozdrowić cały Koszalin. Pozdrawiam cały Koszalin, chociaż nie wiem, czy jeszcze ktoś ze znajomych... Nie, parę osób jeszcze mieszka w Koszalinie, które znam, także pozdrawiam Koszalin i Niekłonice. I oczywiście redakcję Radia Koszalin. Także na blisku. Tak, Radio Koszalin, wszystkich ludzi mieszkających koło Koszalina. I właśnie całą Polskę też pozdrawiamy, bo kochamy Polskę. Tak. Oprócz tej połowy, której nie kochamy. I cały świat, ja tam wszystkich kocham. Może oprócz osób morsujących. No właśnie. I wydawałoby się, że taki miłośnik zimna jak ty powinien być też miłośnikiem morsowania. Mam zasadę do morsowania tak jak Fight Club. Pierwsza zasada morsowania, nie rozmawiasz o morsowaniu. Druga zasada morsowania, nie rozmawiasz o morsowaniu. No i tam kolejna zasada to też nie rozmawiasz o morsowaniu, nie drzesz japy przy morsowaniu. Wszyscy wiedzą, że morsujesz, bo to widać. To nie jest tak normalne, że wychodzisz na przykład w samych gadkach nad jezioro. No i ostatnia zasada morsowania jest taka, że jeżeli przyszedłeś morsować, to musisz wejść do wody. Dlatego mam dla was kolejną gratkę, ponieważ na pokazach z wycieczki po Bajkale pokazuję filmik, gdzie technicznie nie morsowaliśmy, bo bardziej saunowaliśmy, ale no nie kąpaliśmy się w Bajkale, bo przerębel, lód ma średnio pół metra do metra grubości, myślę, więc ciężko jest. Byśmy potrzebowali ciężkiego sprzętu tak. Do zrobienia przerębla. Mieliśmy tylko takie wiertło, żeby móc wody nalać, bo woda jest potrzebna w saunie, żeby było parno. Opowiemy tutaj w kilku słowach o tych naszych wycieczkach, czyli o tym Bajkale, o Grenlandii i o Szwecji. Co najbardziej ci utkwiło w głowie z tej wycieczki, to już dawno, bo to 7 lat minęło, ale może czytasz moją książkę, może sobie świeżasz sobie jakiś czas za tę historię? Tak, mam ją na półce i codziennie przed snem, jeżeli nie przeczytam chociaż jednego rozdziału, to nie mogę zasnąć i za każdym razem płaczę. Wydaje mi się, że dźwięki. To był mój pierwszy raz na lodzie, więc nie spodziewałem się aż takiej symfonii dźwięków nad Bajkałem i to jest coś, co mam w pamięci. A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście każde jezioro wydaje dźwięki. Nie wiem, czy im większe jezioro, tym większe dźwięki, ale rzeczywiście ten lód jakby z nami rozmawiał wręcz. Tak, tak. Lód, wiadomo, że poprzez różnicę temperatur rozszerza się, zwiększa swoją objętość, przez to pęka, przez to cały czas pracuje i na przykład jak w nocy się śpi, to właśnie tak jak Kuba to ujął, robił sobie z nami takie pogaduchy. No pierwsze dwie noce było to dość... Kiedy spaliśmy na lodzie. Ja przynajmniej, nie wiem jak Kuba pewnie spał, bo... Lubię spać. Rozpoznaję, że on śpi, bo chrapie strasznie. To nie jest prawda. Oczywiście tak, to moja insynuacja. Na pewno nie chrapiesz. Generalnie pierwsze dwa dni raczej nie spałem, gdyż byłem, powiedzmy, przerażony, czy też miałem w tyle głowy taką wizję, że zaraz lód przez te trzaski, że to jest lód pod nami pęka i zaraz odmęty Bajkału nas pochłoną. Natomiast tak po drugiej dobie tak człowiek zaczyna po prostu się przyzwyczajać i uświadamia sobie, że musiałby być bardzo szczęśliwym człowiekiem, żeby lód akurat pod nim w tym miejscu pękł, w szczególności kiedy ma metr grubości. Tak, przy czym kiedy jedziemy w dzień, po takim czystym lodzie, on też takie dziwne dźwięki wydaje, takie pium, nawet trudno to określić. Miałem to nagrane, ale nie miałem wystarczająco dobrego sprzętu, żeby to uchwycić. Najbliżej temu jest, to są dźwięki w momencie, kiedy nie wiem, czy ktoś z was miał taką zabawę, że kaczki się puszcza na ledwo co zamrzniętym jeziorze, które ma na przykład centymetr lodu i rzucasz kamienie. To jest taki też specyficzny dźwięk, tylko że nad Bajkałem ten dźwięk jest bardziej. I jeszcze jest wiatr, który zupełnie inne wrażenia nam dostarcza, ale też na pewno dźwiękowe. Dźwiękowe i fizyczne, w szczególności kiedy wieje w twarz. Tak, tak. Ale na przykład jest też pomocny, kiedy wieje w plecy. A to się, jak wiadomo, rzadko zdarza, bo biednemu zawsze wiatr w oczy.
Jeżeli o mnie natomiast chodzi, wycieczka po Bajkale była cudownym wrażeniem estetycznym. Bajkał jest przepiękny, on jest przepiękny latem, jest też przepiękny zimą, moim zdaniem dużo piękniejszy z tego względu, że lód ma niesamowitą fakturę, niesamowite kolory, czasem jest strasznie przeżyczysty, czasem jest taki błękitny, wręcz jakby w Photoshopie go pokolorowali. Jaskinie lodowe, to też na moich zdjęciach można zobaczyć, które są po prostu kosmiczne, absolutnie kosmiczne. Bajkał zamarza w grudniu gdzieś tam przy sztormach i przy temperaturze minus 20, wtedy tworzą się absolutnie kosmiczne rzeźby lodowe na brzegach, bo te fale są wysokie na kilka metrów. Także to jest coś, co można zobaczyć też w innych miejscach na świecie, ale takie nagromadzenie niezwykłości wydaje mi się, że jest dla Bajkału dosyć wyjątkowe. Mi się jeszcze nad Bajkałem podobał fakt właśnie a propos dźwięków, to też w drugą stronę cisza. Kiedy się człowiek zatrzyma nad Bajkałem przez to, że to jednak jest teren pozbawiony, są tam oczywiście tereny, gdzie mieszkają ludzie, ale no, my większość trasy jechaliśmy jednak bez ludzi i jak się człowiek zatrzyma, kiedy jest się daleko od drugiej osoby, to jest absolutna cisza i to jest też coś takiego rzadko już chyba dzisiaj spotkanego, na co warto pojechać gdzieś w dzikie tereny. I ciemność. Nie wiem, czy pamiętasz, absolutna taka nieprzenikniona ciemność, kiedy była ta zamieć wielka, nie było księżyca, nie było gwiazd i żadnego źródła światła, po prostu nic nie widać, totalnie tak. Nic. Końca własnej ręki człowiek nie jest w stanie zobaczyć, będąc na otwartej przestrzeni i mając dookoła kilkanaście kilometrów pustki po prostu. Dokładnie tak. Dobrze, ale na pewno nasi słuchacze są też zainteresowani sprzętem, bo wiem, że są. Bo z reguły ludzie są zainteresowani sprzętem, chociaż zawsze powtarzam, że sprzęt nie jest najważniejszy w takich wyprawach. Aczkolwiek nie jest też nieważny, bo tutaj akurat nasze życie od niego zależy, przynajmniej jeżeli chodzi o namioty, śpiwory i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o namioty i śpiwory, to odsyłam was na naszą stronę Dobra Podróż. Tam dokładnie opisuję, jakiego sprzętu używamy. Natomiast rowery. Tak, bardzo ważne jest, żeby jechać na przykład nad Bajkał sprawdzonym rowerem, który przetestowaliście już wcześniej na innych wycieczkach. Ja testowałem 16 lat, od kiedy dostałem od Mikołaja rower. Ty też dosyć długo. Ja mój rower nad... 4 lata. Miałem 4 lata albo 5 chyba nad Bajkałem, natomiast Kuby rower był tak doskonały, że postanowił też poddać się testom nad samym Bajkałem. Poddać się też próbie czasu. Tak, ale chyba do tej pory jeździ. Cały czas jeżdżę nim po Poznaniu. Mam ten komfort, że nawet go nie muszę zapinać za bardzo, bo nikt go nie chce ukraść. Tak, on w cudowny sposób staje się niewidzialny po prostu, że ludzie go ignorują, kiedy na niego patrzą. No i ma już 24 lata. To już tak, nie pigmuchał. No już studia by kończył. A twój zresztą też już jest chyba taki dojrzały. Mój jest nastolatkiem. 13-latkiem, tak. W każdym razie to, o czym mówimy, nie trzeba mieć drogiego sprzętu, jeżeli nie macie na niego pieniędzy, bo jeżeli macie, to wiadomo, że lepiej mieć. Czemu nie mieć lżej i łatwiej? Ale to były najzwyklejsze w świecie rowery górskie. Oczywiście już wtedy rynek rowerów był bardzo zróżnicowany, ale teraz jest jeszcze bardziej. Teraz mi się wydaje, że sprzęt też wydaje mi się, że potaniał. Może więcej zarabiasz? Może? Nie wiem, tak? Nie wiem. Poczekaj, sprawdzę. Nie. Dobrze. Przenosimy się w czasie i z rowerami do roku 2016, kiedy pojechaliśmy na Grenlandię. Grenlandia to jest już zupełnie inny klimat. Jeżeli chodzi o Bajkał, to jechaliśmy cały czas po płaskim terenie i w dużej mierze po lodzie, więc musieliśmy mieć opony z kolcami, co było najbardziej pro rzeczą w tych naszych rowerach. No i przyczepka. Była też przyczepka polskiej firmy Extra Wheel, którą tą przyczepkę polecam z czystym sercem, aczkolwiek zrezygnowałem z niej, bo straszliwie było irytujące jej przewożenie. Nie podróżowanie samą przyczepką, a podróżowanie z nią środkami transportu zbiorowego, jak pociągiem, zwłaszcza w Rosji, gdzie nie ma wind. No w samolocie też byłoby to dosyć upierdliwe, dlatego zdecydowaliśmy się na inny system, czyli wzięliśmy pulki, takie najprostszy model pulek Paris Expedition, którego wszyscy, zwłaszcza ci początkujący polarnicy używają, ale nie tylko początkujący. I fatbajki, które pożyczyliśmy, prototyp Prometu i bardzo pro rower Specialized. Tutaj już przynajmniej ja mówię teraz za siebie, byłem gotowy właśnie, no już Grenlandia, to już tak idziemy, tam będzie zimno, będzie... No i zaraz po wylądowaniu się okazało, że w Suwałkach jest cieplej. A no właśnie, bo na Bajkale było dosyć zimno. Rzeczywiście tam temperatury dzienne to było poniżej minus 20 stopni tak w dzień, natomiast w nocy najniżej, co zarejestrowaliśmy w namiocie, tak. Podkreślam, w namiocie minus 35. Zaznaczę tutaj, że Kuba namówił mnie na tą wycieczkę, mówiąc, że nad Bajkałem będzie
będzie zimą w marcu minus 20, natomiast jak wysiedliśmy z pociągu, pierwsze co słyszeliśmy od miejscowych, że jest to najmroźniejsza i najbardziej śnieżna zima od 50 lat. No jak to już wiemy, biednemu zawsze wiedzą oczy. I właśnie na tym tle Grenlandia, gdzie kiedy przyjechaliśmy było 0 stopni, tak. Zero. Nie było śniegu, co nas bardzo zmartwiło, bo pulki powinny jednak być ciągnięte po śniegu. Dzięki czemu ostatecznie te pulki przetarliśmy do dziur. Generalnie na własne oczy zobaczyliśmy, czym jest globalne ocieplenie i tak autentycznie na własnej skórze. Bo średnia temperatura dla marca, kwietnia 2016 roku była o 7 stopni wyższa niż normalnie, średnio podkreślam, czyli danego dnia mogła być wielokrotnie wyższa. Grenlandia, Arktyka ociepla się 2 razy szybciej niż reszta globu, więc jest to rzeczywiście bardzo widoczne. Zresztą są takie dni co roku, że już na biegunie północnym w zimie bywa po 0 stopni. Na szczęście właśnie drugiego dnia tej naszej wycieczki spadł ten śnieg i temperatura tam spadła do tych minus 10. No, ocean więc zrobił chyba swoje po prostu. 2016 rok był najcieplejszy w historii pomiarów. Po nim jest chyba 2019, jeżeli się nie mylę. A teraz 2020 chyba ma szansę, nie wiem czy już to podliczono, czy jeszcze nie, ale chyba będzie 2020 najcieplejszy. Tutaj natomiast to, co mnie w Grenlandii, tak jak myślałem, że nad Bajkałem jest absolutna cisza, to na Grenlandii była to cisza, że ja potrafiłem usłyszeć Kubę, który jechał za mną jakieś 200 metrów i słyszałem dokładnie każde jego sapnięcie i każdy wydech i wdech. I to było też takie niesamowite. O ile właśnie nad Bajkałem doświadczyliśmy takiej absolutnej czerni, to na Grenlandii była z kolei absolutna biel. Gdyż było bardzo dużo śniegu, było bardzo dużo księżyca, on się bardzo jasno świecił i rezerwaty czystego nieba w Polsce przy tym się chowają, moim zdaniem. To na pewno, chociaż rezerwaty czystego nieba są potrzebne i jakby fajnie, że mamy je w Polsce. Mamy, to się albo nazywa rezerwat, albo park, albo obszar ochrony, nieważne. Nie ma w polskim prawodawstwie na razie oficjalnej takiego terminu. W każdym razie oczywiście na Grenlandii nie ma czym być zanieczyszczone to niebo, bo największe miasto ma 20 tysięcy mieszkańców. Ja trochę świeciłem latarką, więc... A nie wiem, czy pamiętasz, jak wjechaliśmy w mgłę po prostu, gdzie nie było niczego zupełnie. Też nie było widać końca własnej ręki. Mgłę akurat jakoś tak strasznie nie pamiętam. Gorzej mi się wydaje było później, gdy byliśmy już na kolejnej wycieczce, ale to później. Do tego jeszcze przyjdzie. To właśnie jest fajne, jak tak rozmawiamy, bo wyobraźcie sobie, że nie rozmawiamy na co dzień o naszych wycieczkach. Jednak każdy z nas coś innego pamięta. Ja dobrze pamiętam na pewno domek UFO, który, nie wiem, czy Kuba uwiecznił, czy, tak, czy, oczywiście. Czy pokazał na Instagramie, w sensie, bo inaczej przecież by nie istniał. No i oczywiście do tej pory mam trochę wyrzutów sumienia, gdy w jednym z domków, kiedy Kuba namiętnie fotografował zorzę polarną i naprzemiennie ja się budziłem, albo Kuba kładł się spać i naprzemiennie wyjadaliśmy trochę miodu ze słoika, ale robiliśmy to w bardzo dziecinny sposób, czyli wydaliśmy tylko środek, tak żeby na ściankach został miód, że jak z zewnątrz się patrzyło na niego, to był tak jakby pełny. No tak, to jest taka wstydliwa historia z podróży, kiedy właśnie śpimy w chatce dla turystów, gdyż o ile nad Bajkałem były domki dla myśliwych, którzy sami myśliwi zbudowali, ale one są otwarte, więc można tam spać, aczkolwiek jest to dosyć niewygodne, umówmy się. Z reguły też piece, które tam są, dymią. No, na Grenlandii piece nie były na drewno z oczywistych powodów. Były na jakąś benzynę, naftę. Olej napędowy, tak, coś takiego tam. Którego z reguły nie było. W sensie było na dnie tyle, żeby gdyby ktoś przyszedł w jakichś naprawdę ekstremalnych warunkach, żeby mógł się ogrzać. No my na szczęście albo nieszczęście takich ekstremalnych warunków nie doświadczyliśmy, więc nie rozpalaliśmy tego ognia. Natomiast każda też chatka, w ogóle zawsze na świecie tak jest, że ma jakiś taki żelazny zestaw jedzenia. Jakiś ryż, kaszę, cokolwiek. Co znowu, jeżeli będziesz tam kiblował przez tydzień, albo przyjdziesz w pełnej zamieci, to żebyś mógł się posilić. No a czasami są jakieś bonusy, typu jakieś słodycze, właśnie taki miodek, no który, umówmy się, nie jest niezbędny do przeżycia, aczkolwiek grzeczność i dobre wychowanie nakazywałoby niezjadanie go. Obiecujemy, że na następną wycieczkę na Grenlandię weźmiemy ze sobą słoik miodu i odłożymy go. Zwłaszcza to był miód grenlandzki. Tak, o Jezu, pyszny. No więc kiedy człowiek dosyć długo jest w takich, nie chciałem używać tego słowa ekstremalnych, bo to jednak się wydaje bardzo ekstremalne, a tak naprawdę my robimy wszystko, żeby tę ekstremalność ograniczyć. Typu właśnie śpimy w domkach, a nie w namiocie. Chociaż w namiocie też śpimy oczywiście. To co najbardziej nie zapomnę, to w pięknym, uroczym miejscu, gdzie temperatura, no
przewaliła dość grubo poniżej minusa i tak, no nie ukrywam, dość nieprzyjemnie się spało, ale było jeszcze bardziej nieprzyjemnie o poranku, kiedy odkryliśmy, że byliśmy dosłownie 200 metrów od chatki. Tak, no taka przygoda z gatunku flipa i flapa, mamy takich sporo w portfolio, no ale tego domku nie było też na mapie, więc... Tak, tak, to oszukali nas. Żywe wspomnienie mam też z, nazywam to drugą ciężką częścią wycieczki po Grenlandii, kiedy już zawitaliśmy z powrotem w Kangerlussuaq. Tak. Największe lotnisko na Grenlandii. Tak. I pojechaliśmy patrzeć na lądoląd. I tam, nie zapomnę, jednego wieczoru rozstawiliśmy namiot gdzieś tam na kamieniach i to było niesamowite, że po takim zimnie, które tam nas spotkało, nagle zaczął z nadlądu lodu wiać absolutnie ciepły na plusie wiatr, dość silny. O widzisz, to tego na przykład w ogóle nie pamiętam. Znaczy pamiętam, że był wiatr i on tak był dobrze powyżej 100 na godzinę. Tak, i to było wieczorem, natomiast na następny dzień, kiedy już pojechaliśmy tam patrzeć na ten lód z bliska, wiatr był już zimny, ale generalnie to chyba było wytłumaczone tym, że po prostu powietrze się nagrzało za dnia i wieczorem po prostu zwiewało to z te masy powietrza z nadlądolodu. No widzisz, to jest ciekawostka w ogóle tego ciepłego wiatru. Znaczy ciepły wicher ma na myśli, że nie był na minus 50 ten wiatr, tylko na minus 2 na przykład. Tak, tak, tak. No to tak odczuwalna na skórze była taka przyjemna wręcz. Przy czym skóry nie mieliśmy, gdyż wszystko, cała skóra była przykryta. No jeszcze oczywiście nie zapomnę lodowej jaskini i tego, jak wiatr prawie cię zdmuchnął. Znaczy nie prawie. No zdmuchnął cię, no tak. Wtedy było, tak mi się wydaje, trochę ekstremalny ten wiatr. Można powiedzieć. To, co mówisz o tej jaskini, to jest bardzo niezwykła rzecz, którą można zrobić w niewielu miejscach na świecie, czyli przejechać przez jaskinię lodową i wjechać do lodowej doliny, w środku jakby lądolodu. Absolutnie no magiczne wręcz przeżycie, jak dla mnie. Jeżeli słucha tego moja rodzicielka, to chciałbym zaprzeczyć, wcale nie wchodziłem do lodowej jaskini. Na pewno tam nie wchodziłeś w porze, w której takie wchodzenie jest najbardziej niebezpieczne, czyli nie wieczorem, kiedy jakby ten lód w dzień się nagrzewa i jest mniej stabilny, tylko właśnie wczesnym rankiem, kiedy jest najbardziej twardy, aczkolwiek umówmy się, no, że takie jaskinie powstają co roku i co roku też się zawalają, tak? No bo ten lądolód cały czas pracują, cały czas przesuwa, lodowiec właściwie, bo to było czoło lodowca Russella, więc to był pierwszy i ostatni przejazd w historii tą właśnie jaskinią, także mamy to na swoim koncie. W zasadzie mi się wydaje też, że nie można nie wspomnieć o bardziej przyziemnych naszych przygodach na Grenlandii, czyli o obiedzie u rodziny grenlandzkiej. To jest bardzo ładna historia. Może to, co mnie najbardziej, bo to oczywiście rodzina bardzo urocza, zaprosiła nas na trasie nas po prostu spotkała taka parka Grenlandczyków i zaprosiła nas do siebie. Kiedy już dojedziemy do Sisimiu, tam oczywiście przyszliśmy na obiad, wszystko było pięknie, mieli cudowny widok z okna na ocean, zagadywali do nas, pokazywali nam książkę z fauną i florą grenlandzką, ale generalnie tak... Możliwe, że przez barierę językową było dość dziwnie, bo te zdania wyglądały raczej tak: hello, this is our view from window. This gulasz is very good, very tasty. I to był gulasz z woła piżmowego. Tak, które pani domu z własnostrzelbowo upolowała. No i generalnie tak każde nasze zdanie było rozdzierane paroma sekundami ciszy i po prostu takiego skupienia. I mi się wydawało, Kubia chyba zresztą też, że no, rozmowa nam się nie klei, że wszystko jest tak jakoś tak sztucznie i dziwnie. Natomiast zostaliśmy bardzo chyba miło zaskoczeni pod sam koniec, gdyż Grenlandczycy powiedzieli, jak zaczęliśmy się ubierać, że jesteśmy absolutnie najlepszymi gośćmi, jakich gościli, bo kiedy zapraszają Duńczyków, to im się na przykład gęba nie zamyka. My jesteśmy tacy cisi, spokojni i mało mówimy. To jest ta różnica kulturowa między nami a Inuitami. Właściwie też powinniśmy pozdrowić w tym miejscu Adama z Sisimiut, tak, którego też znajdziecie na Instagramie pod hasłem Poznaj Grenlandię, który też napisał bardzo ciekawą książkę o życiu na Grenlandii. Pod tytułem Nie mieszkam w iglo, także polecamy serdecznie w ogóle Adama, który tak poszedł z wichrem na polowanie. Jeżeli znowu chodzi o sprawy techniczne, no to tak jak powiedzieliśmy, jeździliśmy fatbike'ami. Możesz jakoś porównać doświadczenie jazdy fatbike'iem a zwykłym rowerem? Fatbike to jest rower, który ma opony grubości minimum 3,5 cala. Te nasze miały chyba 3,75, 4,5, jeżeli dobrze
pamiętam. Jedyne, nie wiem, porównanie albo wrażenie, jakie ja mam w głowie, to zawsze jest, że fatbike'iem się jeździ jak traktorem. Tak. Jest to fajny rower, tak samo jak traktor jest fajny i super. Świetnie tylko, wygląda. Że, no zależy, co tym robisz. Jeżeli chcesz traktorem brać udział w Formule 1, w wyścigach Formuły 1, no to jest to bezcelowe. Chyba, że jest to traktor Formula, czyli wyścigi traktorów, tak, na które zapraszamy na Podlasie. Natomiast no fatbike nadal jest moim zdaniem całkowicie tak nie miastowym rowerem, tylko właśnie terenowym typowo. No i tak jak mówię, no dla mnie to jest porównanie traktor, że na pewno sprawia, że po takich trudnych terenach jak na przykład Grenlandia można nim jechać. Tak, bo my nie jechaliśmy tutaj po płaskim, tylko pokonywaliśmy sporo górek i sporo zjazdów. No i też tego śniegu było sporo więcej, bo czasami trzeba było pchać ten rower. Po prostu byłoby niemożliwe przejechanie tego szlaku, który my przejechaliśmy, czyli Arctic Circle Trail, rowerami zwykłymi. Myślę, że fatbajki też by się lepiej sprawdziły nad bajkałem, gdybyśmy mieli gdybyśmy chcieli to powtarzać, tak, to na pewno, no fatbajk po prostu jest dobrym rowerem na błoto, na śnieg, na piach, a na asfalt z kolei średnio. No to jest tak, jak właśnie byśmy chcieli pojechać z Poznania do Warszawy traktorem. No, można, na ale... strajk rolników na tak, przykład. Ale po co? No żeby zastrajkować. Strajk rowerzystów. O, i fatbajk, no tak, no to tak jakbyś pojechał, no ciężko tym uciekać przed policją, przed zamieszkami, także bez sensu trochę. Lepiej wziąć jakiś szybki rower. To, co najbardziej mnie urzekło znowu od strony estetycznej na Grenlandii, to oczywiście zorze polarne, które widzieliśmy wtedy pierwszy raz w życiu i to też jest o tyle ciekawe, że pierwszą noc spędziliśmy u Filipa. Filip był Kanadyjczykiem, naukowcem, który mieszkał i badał zorzę polarną na takim wielkim radarze. I pytaliśmy się, Filipie, skoro jesteś takim naukowcem, powiedz, kiedy jest największa szansa, żeby zobaczyć zorzę? Filip mówi, że no to nie ma reguły oczywiście. Statystycznie największe prawdopodobieństwo jest tak między 3 a 4 w nocy bodajże. No więc wstawaliśmy o tej 3, 4 w nocy, wyglądaliśmy przez ten namiot. No i nie było tej zorzy. Ani razu. Ani razu przez tydzień. A jak już się pojawiła, to o każdej godzinie było. Tak, bo... całą drogę powrotną w zasadzie z Sisimiut chyba codziennie były zorze polarne, natomiast też dość ciekawe różnica taka, nazwijmy to kulturowa, czy też środowiskowa, że absolutnie na zorze byli wpatrzeni tylko i wyłącznie ludzie spoza Grenlandii. W sensie sami Grenlandczycy to traktowali, nie wiem, tak jak my tęczę. Aczkolwiek my tam po tygodniu już też zaczęło nam to poprzednieć. No już eksperci byliśmy po prostu. Już... tylko już chcieliśmy takiej tęczowej zorzy, bardziej kolorowej, że sama zielona to tak, za mało. Jednej nocy po prostu Kuba wyszedł z namioty i powiedział, nie, wczoraj była lepsza, poczekam do jutra. Nasi słuchacze na pewno są też żądni znowu jakichś szczegółów. Czy było ci zimno kiedyś? No, zdarzało mi się. Na tych wycieczkach no nie ukrywam, że to nie jest tak, że w nocy śpisz sobie spokojnym snem, niczym niedźwiedź, tylko no raz na jakiś czas ja przynajmniej budziłem się, no i trzeba było w takie co bardziej mroźne noce tak dotrzeć sobie te stópki i rączki. Albo zagotować wody i do buteleczki Nalgene wlać wrzątek, żeby szybko. Na przykład. Też taki no, sposób. Ja wracam z takiej wycieczki, z tych dwóch konkretnie i z paru górskich, z takimi lekkimi odmrożeniami. To znaczy nie tyle, że mam czarne palce czy coś takiego, tylko takie, że mam mrowienie i to trwa przez jakieś 2 tygodnie po powrocie jeszcze. Dokładnie tak. I teraz jest tego taki efekt, że dużo szybciej mi w ogóle palce i ręce i nogi marzną, co podobno jest efektem lekkich odmrożeń. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Ciężko mi powiedzieć, bo dawno nie. No więc generalnie używamy jakichś tam ogrzewaczy, takich jednorazówek, które dają ciepło, elektryczne skarpety, zainwestowałem w to na poprzedniej wycieczce, polecam serdecznie. No ale to dalej nie jest tak, że jest w kończyny ciepło. Na pewno nie jedziemy tam dla komfortu, w sensie to nie jest kurortowy wyjazd. Nie dla przyjemności. Są różne rodzaje przyjemności. O, tak to ujmę, brzmi bardzo BDSM, ale... ale no każdy odczuwa przyjemność na różne sposoby i między innymi taka
Nie ukrywam, że ja najbardziej lubię tak naprawdę powrót z wycieczki i czym bardziej ekstremalna wycieczka, nazwijmy to tak, czym było gorzej na wycieczce, w sensie czym było zimniej, czy było bardziej dyskomfortowo, tym przyjemniej na przykład położyć się we własnym łóżeczku. Albo w wannie. Nie preferuję wanny, wolę ratować planetę i nie używam aż tyle wody, więc wolę prysznic. A, nie jeden używa więcej wody w prysznicy niż w wannie. Sprawdź czasem. 7 minut prysznic. Nic, to jest mój prysznic. Jeszcze zależy, jaki strumień wody. Dobrze. No co to lubi? No? Ja wolę wannę. Dla mnie najprzyjemniejsze jest zawsze. Jeżdżę na wycieczki dla tej pierwszej nocy spędzonej we własnym ciepłym łóżku. Jeździsz na wycieczki po to, żeby nie być już na wycieczce i mieć święty tak, spokój. Tak. No, jest jak mi, teraz jest to powiedziałem na głos, podejście. To jest to brzmi, dziwnie brzmi, ale tak ale jest. Ale ja się zgadzam z tym, tak. To tak. Jest, bo to nie wiem, to jest tak jak albo z postem, albo z na przykład, no spróbujcie nie jeść przez miesiąc mięsa i po miesiącu... Michiel, teraz chcę się pochwalić, że przez miesiąc nie je mięsa. 40 dni, przepraszam. Nie tylko mięsa, produktów odzwierzęcych. Sorry, tak. wow. Nie, spróbowałem sobie po prostu pościć i pierwsze 2 tygodnie śniła mi się biała kiełbasa po nocach, ale dawno nie cieszyłem się tak na jedzenie białej kiełbasy. To było przed świętami wielkanocnymi i była po prostu dobra i pyszna. Natomiast no nie ukrywam, no pierwsze 2 tygodnie płakałem, budziłem się w nocy, wspominałem mięso, śniło mi się mięso. Tak, czyli też specyficzna konstrukcja psychiczna takich wyjazdów. No i tak samo jest na wycieczkach. No, kładziesz się spać w namiocie, jest zimno, ale wiesz, że już za 2 tygodnie wrócisz do przyjemnego łóżka. To, że się kładziesz, to jeszcze pół biedy, ale ty wiesz, że będziesz musiał wstać. I tak, to kładzenie się jest bardzo przyjemne. Chyba, akurat kładzenie bardzo lubię. Akurat tutaj, Kubo, też myślę, że możesz zareklamować, jak to się z angielska brzydko nazywa, life changerem. Był zakup nowego palnika do zagotowywania wody. To robi różnicę, mi się wydaje, i to drastyczną, jeżeli chodzi na przykład o wstawanie. Człowiek nabiera doświadczenia z tymi kolejnymi wyjazdami. Leweluje. Słucham? Leweluje. Człowiek leweluje, oczywiście. I na Bajkale mieliśmy świetną maszynkę benzynową Primusa na benzynę, więc jakby bez problemu z paliwem. No, tylko ma ona pewne wady. Otóż zatyka się, jak w większości maszynek benzynowych, dysza, którą trzeba czyścić co jakiś czas, właściwie codziennie praktycznie. Tak. A dwa, że nie gotuje bardzo szybko, co zwłaszcza przy minus 30 jest sporym problemem. Jeżeli ktoś lubi kuchnię slow, to... Tak, no generalnie coś koło 2 godzin, nie? Każdego dnia rano i wieczorem nam zajmowało. Rano i wieczorem, no i to nawet można powiedzieć, że oszukiwaliśmy trochę, znaczy nie oszukiwaliśmy fizykę, ale oszukiwaliśmy fizykę, którą siebie nas wpojono, tak, no można powiedzieć, siebie oszukiwaliśmy, gdyż jak tylko pojawiały się pierwsze bąbelki takie, wiecie, jak się gotuje wodę, to powstają takie bąbelki powietrza. Jak już pierwsze tylko się pojawiały tak lekko na ściankach, to już stwierdzaliśmy, że jest to wrzątek i można zalewać. Oczywiście topimy śnieg, prawda? Na Grenlandii zainwestowaliśmy już w MSR-a reaktora, to jest taki palnik a la Jetboil, więc generalnie Jetboil albo MSR, kto kupował palnik albo zna się na palnikach, ten wie, a jak nie wie, to już wie. Ograniczył nam czas gotowania o jakieś... Sekundy? Do sekund w zasadzie? No, do minut, ale na przykład w warunkach domowych zagotowuje wodę szybciej niż czajnik elektryczny. Tak, zdecydowanie. Także polecamy. Minusem, mankamentem jest to, że jest na gaz, niestety. Dlatego mieliśmy też palnik na wszystkie rodzaje paliwa, w sensie naftę, benzynę. Co tam można kupić, to tym można palić. I to nie jest tak szybkie, ale z kolei bardzo pewne. Także zawsze 2 palniki, to jest też jakby taka podstawa. Opowiedzmy teraz w takim razie o naszej ostatniej wycieczce z 2019 roku po Kungsleden, czyli Królewskim Szlaku Szwecji za kołem podbiegunowym. Najpiękniejszy podobno szlak w Szwecji, który ma około tam 460 kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam, z czego my przejechaliśmy ten najpiękniejszy odcinek, najbardziej północny, pokonaliśmy właśnie, czyli z Abisko do Nikalałokty, jeżeli dobrze czytam, pewnie czytam źle, nieważne. I była to jedna z najcięższych wycieczek, prawda? Tak, ja zrozumiałem, jak ciężka, gdyż zdarzało mi się bywać na wycieczkach z Kubą, też nie na wycieczkach i generalnie Kuba zawsze ma ze sobą aparat, ale to zawsze, prawda, nie nawet jak lunatykuje, to ma ze sobą aparat.
i zawsze robi zdjęcia, zawsze taki szczęśliwy, wyciąga sobie ten aparat i ja wiedziałem, że jest źle, bo w pewnym momencie Kuba schował aparat podczas naszej wycieczki i wtedy wiedziałem, że już nie jest tak kolorowo i słodko. Tak, to było pewnie podczas tych 3 dni zamieci, gdzie śnieg padał poziomo i nie bardzo mogliśmy zrobić cokolwiek. Na samym początku właśnie tak lekceważąco dość podeszliśmy do tej trasy, gdyż zaczęliśmy się nabijać z faktu, że Szwedzi postawili takie odblaskowe tyczki. Z X-ami, co 25 metrów. Ten szlak ma 450 km i co 25 metrów stawiają te tyczki z takimi odblaskowymi X-ami. Ho, 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 co za marnotrawstwo materiału. No po co tak? No przecież co 100 metrów by wystarczyło. No gdy złapała nas śnieżyca, wtedy zrozumiałem. Tak, po co? To wcale nie jest tak. I te 25 metrów to nadal to jest trochę za mało. No rzeczywiście ciekawa zależność, bo im jesteśmy starsi, im mamy więcej doświadczenia, tym nasze te wycieczki są krótsze. Na Bajkale zrobiliśmy coś koło 900 kilometrów, na Grenlandii 500, no a w Szwecji niestety jakieś 150. Ale licz się jakość. A dokładnie, było to naprawdę, naprawdę trudne. No startowaliśmy razem z jakimiś tam Norwegami, którzy na nartach szli. Na nartach to każdy sobie może iść, wiadomo. Tak, ciągnęli te pulki i widać było takie lekkie uśmieszki na nasz widok. Tak. Na rowerach, tą trasę. Można było tak powiedzieć, że mentalnie pukali się w czółko, tak to interpretowałem. Ale śmiechy się skończyły, bo poznali naszą białostocko-czuwaską wytrwałość. Wicher jest połowy Czuwaszem. Czuwasze tak, to taki lud w Rosji. Takie tam mała mniejszość etniczna w Rosji. Po 3 dniach pchając rowery za nimi dogoniliśmy ich i tutaj chyba przejdziemy do najciekawszej części tej podróży, czyli pochód ślepców. Dobrze, to już przyszedłeś wręcz do końca niemalże. Na początku jechało się bardzo fajnie, bo szlak był przetarty, uklepany. Tam było czysta dużo przyjemność. Turystów. Dużo turystów, bo to był park narodowy też. Czysta przyjemność, naprawdę. Słońce. No, po coś takiego człowiek jedzie. To potem pierwsze 4 godziny. No, 8 może. A potem, jak się obudziliśmy kolejnego dnia, no to już tak zaczęło zawiewać. No, jak już zaczęło zawiewać, to zawiewało coraz bardziej. Szlak zniknął, znaczy droga zniknęła. Na szczęście były słupki. Na szczęście były słupki, wzdłuż których dzielnie pchaliśmy te rowery. I ci narciarze, których najpierw wyprzedziliśmy, no to potem oni nas wyprzedzili i tak z nas śmiejąc troszeczkę. Mm-hmm. Potem spotkaliśmy ich wieczorem w chatce, bo tam też są chatki, tylko płatne, normalnie schroniska. A potem nas już w ogóle odsadzili. Natomiast, gdy po 3 dniach, pomijmy te 3 dni cierpienia, płaczu, zimna, minus 30 stopni i tak dalej. Dodajmy jeszcze, że było pod górkę cały czas. I pod górkę. Więc gdy to się skończyło i znowu wyszło słońce, to znowu poczuliśmy, że wiemy, po co tu przyjechaliśmy. Nabraliśmy wiatru w żagle, gdyż nagle to piękne słońce ukazało nam stare ślady skuterów śnieżnych, gdyż te chatki są zaopatrywane raz na 2-3 tygodnie w zapasy. Więc jakiś tam skuterek może przejechać sobie z tymi zapasami. Ja odkryłem, że te ślady skuterów zamiecione, na słońcu je dość dobrze widać, ale do tego potrzeba też drugiej ważnej rzeczy, które daje słońce, czyli cienia. Widać je dobrze na słońcu, gdy jest się w cieniu. Świetnie. Dobra, jak teraz to mówisz, to rzeczywiście dziwnie to brzmi, natomiast... Generalnie chodzi o to, że ślady nie widać na słońcu, a widać je w cieniu. Tak, ale żeby był cień, potrzeba jest słońce. Nie da się ukryć. Więc wicher jest z przodu... Tak. Dając mi cień i ja widzę ślady skutera, bardzo nikłe oczywiście. Teraz najważniejsze, większość śniegu poza tymi śladami była po prostu sypka jak piach. Te ślady po skuterach były twarde i tam nasze koła po prostu mogły się rozpędzić. Czyli jeżeli zboczymy 20 cm w tą albo 20 cm w tamtą, to nagle koło zapada się 0,5 metra w śnieg. Dlatego skończyło się na tym, że ja jechałem pilotowany niejako przez Kubę, który na przykład mówił mi trochę w lewo, trochę w prawo. Teraz prosto i absolutnie nie widząc przed sobą nic, gdyż tak jak wspomnieliśmy, ślady było widać tylko i wyłącznie w cieniu. Śnieg oślepia w połączeniu ze słońcem. No i tym sposobem przejechaliśmy nagle bardzo szybko, kolejne z jakichś 20 kilometrów, doganiając tych narciarzy, którzy tak się z nas podśmiechiwali. Powiem bardziej, przeganiając tych narciarzy. Przeganiając ich wkrótce i już nie mieli takich min pewnych siebie. Poczuli nasze spaliny i... Jeżeli chodzi o przygotowanie do tej wycieczki,
to zrezygnowaliśmy z półek i mieliśmy już tylko fatbajki wypożyczone zresztą w Finlandii, ale nie będziemy w to wnikać, z lekkim bagażnikiem, czyli było to na pół lekko, na tyle lekko, na ile można jechać na lekko w zimie, a nie za bardzo można, bo potrzeba mieć bardzo duże i ciepłe śpiwory i bardzo wytrzymały namiot. Jedzenie. I jedzenie, oczywiście. Ta wycieczka znowu dostarczyła mi cudownych wrażeń estetycznych, szczególnie trzeciego dnia zamieci, kiedy ona się kończyła i był zachód słońca, już było widać to słońce i jednocześnie ten śnieg wirował w powietrzu. No jedna z też z piękniejszych widoków, jakie widziałem w ogóle w życiu. Tak piękne, że się chciało płakać. I może też się chciało płakać dlatego, że ten śnieg cały czas w oczy wiał, mimo że mieliśmy gogle. Ale... Niewątpliwie była to wzruszająca wycieczka. Bardzo wzruszająca chwila i dla takich chwil warto żyć, umówmy się. Tak mi się wydaje. Tak, no. I może to też po to warto jeździć w takie dziwne ekspedycje. Zatrzymując się właśnie na górce, podziwiając widoki, kiedy ruszaliśmy z jednych z takich schronic, właśnie jedna z Szwedek zatrzymała się koło mnie i tak też spojrzała i rzekła do mnie te słowa: dla takich widoków i chwil ona tutaj przyjeżdża, bo tam się okazuje, że po prostu tam Szwedzi sobie jako to tą naszą ekstremalną trasę robią sobie po prostu jako wakacje. Więc nie przesadzajmy z tą ekstremalnością tych naszych wycieczek i oczywiście akurat no ten szlak na pewno łatwiej byłoby zrobić na nartach, ale to jest za proste. Oczywiście, i czy to było takie fajne? Lubimy być troszeczkę pretensjonalni. Kolejny aspekt, na koniec już może, który interesuje z reguły ludzi, jest jak się przygotowujecie do takiej wycieczki? Dużo ćwiczymy na siłowni. Tak się przygotować, no, ale kondycyjnie czy sprzętowo? No kondycyjnie, bo sprzętowo to chyba w miarę już słuchacze wiedzą, że sprzęt no latami zbierany. Polecam choć trochę aktywności fizycznej jednak przed taką wycieczką. W sensie, czy to basen, czy żeby wychodzić na rower. Nie chodzi o to, żeby ekstremalnie od razu robić dziennie po 20 km, ale żeby się ruszać. Jeżeli ktoś chce prosto z kanapy wyskoczyć na taką wycieczkę, to wydaje mi się to nie być dobrym pomysłem. No chyba, że masz 20 lat i to raczej nie robisz. Tak, nie no jak masz 20 lat, no to możesz tam... Co robiliśmy zresztą właśnie. Tak. Niemalże prosto z kanapy. Natomiast drodzy 20-latkowie, wierzcie lub nie, ale jak się ma lat 35, to jednak potrzebny jest ten rozruch już. Tak. Tak. Więc tak jak mówiłeś, takie sporty generalnie wytrzymałościowe, aerobowe, właśnie pływanie, bieganie, jazda rowerem po prostu. Cały rok jeździmy rowerem. Tak, ale tak nie. Jak mówię, nie... Nie są to jakieś wielkie przygotowania. W drugą stronę też nie musicie od razu być triatlonowcami. Będziesz za bardzo przygotowany i co wtedy? Tak, bo wtedy przejdziesz tą trasę za szybko i ominiesz połowę widoku, więc bez sensu trochę. Czy mamy dla naszych słuchaczy jakieś przesłanie, czy chcielibyśmy ich zachęcić do tego rodzaju sportu? Bo ja nie wiem, czy bym chciał zachęcać. Jeżeli ktoś lubi zimę, to ja generalnie nie spotkałem się jeszcze z ludźmi, którzy by chcieli na przykład powtarzać to, co my zrobiliśmy, raczej, że miło się słuchało, ale wolą słuchać o tym pod kołderką w domu przy ciepłym kakałku czy napoju. Tak, tak. Także dziękujemy, że możemy się poświęcać dla was i opowiadać. To wszystko dla was. To tak. Cierpienie, ten ból, to wszystko dla naszych słuchaczy i oglądaczy zdjęć. Ale jeżeli ktoś by bardzo, bardzo chciał, to rzeczy, o których Kuba wspomniał, czyli ciuchy, gotowanie jedzenia i w miarę przygotowany sprzęt, żeby się na przykład kierownica nie popsuła. Wspominam przygotowany, nie drogi, tylko w miarę sprawdzony, przygotowany sprzęt. I te chwile, kiedy jest piękna pogoda, mróz i świetne widoki, wynagradzają te miesiące planowania często. Jeżeli chodzi o Grenlandię, to nawet był ponad rok planowania i no te mrozy, te zamiecie, no to wszystko staje się potem elementem pięknej opowieści i o ile wrócimy ze wszystkimi palcami, to naprawdę są to fantastyczne doświadczenia i jak też widzicie, mamy ze sobą takie trzy duże wycieczki, nie liczę tych mniejszych po Polsce i jakichś okolicach i na pewno będziemy to kontynuować. Także zima jest cudowna, szkoda, że tak rzadko u nas gości. No, mogłoby być jej więcej. Dzięki piękne, Wichrze. Dziękuję Ci, Kuba. Nie wiem, czy dostarczyliśmy naszym słuchaczom żelaznej porcji informacji, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę rozrywki. Tak przyszło mi na myśl właśnie, jak się zapytałeś o komu polecamy te wycieczki, to polecam każdemu, kto ma na przykład... Wiadomo, że żyjemy w dobie, gdzie mamy przyjemność na wyciągnięcie ręki. Tak nazywano na przykład Facebooka, że zamieścimy zdjęcie i lecą lajki, to jest natychmiastowy wysyp endorfin.
To... Z morsowania. Na przykład z zdjęcia z morsowania, czy z jakichś innych. A na przykład z rowerowania nie zamieścisz od razu, tak, bo nie ma zasięgu. Albo masz ręce zamarznięte. Dokładnie tak. I potrzebujesz czasu, że dopiero wiesz, że dopiero po 2 tygodniach, po powrocie do domu i kolejnych 2 tygodniach, kiedy palce wreszcie... I tak myślisz przez te 2 tygodnie o tym, jak te zdjęcie zamieścisz wreszcie? Tak, Kubo. Znaczy ja myślę, jak ty zamieścisz, tak? Właśnie o tym myślimy, tak. Tak, polecam. Jeżeli ktoś by chciał pojechać, to warto ze względu właśnie na takie odkładanie przyjemności, odkładanie nagrody. O, w ten sposób. Tak jak wcześniej wspomniałem o tym, że łóżko nie jest tak wygodne. Bo go nie ma. Nigdy nie jest tak wygodne, jak po powrocie po 3 tygodniach, tak, właśnie z takiej wycieczki. Dokładnie. Co jest wielką wartością w ogóle tak zwanych tych ekstremalnych podróży, to jak bardzo potem doceniasz swoje normalne życie i normalne warunki, w jakich żyjesz. Bieżącą wodę, prąd. No ja akurat nie mam na przykład ogrzewania teraz w kamienicy. Docenię je, jakże nie docenię, jak już się pojawi znowu. A poza tym pozwala ci to się sprawdzić fizycznie i psychicznie. Wiesz, jak twoje ciało i twoja psychika zachowuje się w pewnych sytuacjach, co również moim zdaniem potem pomaga radzić sobie w normalnym życiu. Tak zwanym. Drodzy słuchacze, dziękujemy. Dziękujemy pięknie i zachęcamy do szukania zimy. Może jeszcze tej zimy będą, bo za 2 dni na naszych szerokościach. W Poznaniu były 2 dni zimy i to widać było, że ludzie tęsknili za nią. Ja na szczęście miałem na Podlasiu troszeczkę więcej, ale i tak będę jeszcze szukał w górach. Także do usłyszenia za 2 tygodnie. Dzięki raz jeszcze. Ciao. Bella.